śpiewać. Ja lubię o tobie śnić, spełnia marzenia, by obok ciebie być. Oddam ci serce, oddam ci duszę swą, a ty bądź obok ze swoją wariatką. Cześć, siemaczko, z tej strony Rajver, witam was w kolejnym odcinku z Farming Sezon 2017 na Świętokrzyskiej Wsi. Dzisiaj ze mną Serwatek. Cześć. I my jedziemy sobie do Serwatka, ogólnie posiewnik, bo nasz się trochę zepsuł. Taka historia, nie, ogólnie stało się tak, że gdy Rajver chciał do swojego siewnika załadować worek, po pierwsze nie sypało się, a po drugie worek zjeżdżał, więc trochę lipa. Ogólnie ten... Właśnie ten siewnik jest taki specyficzny, bo jeżeli mamy big buggy, to nie możemy go naładować na przykład z boku, od boku siewnika, tylko musimy go naładować od góry, czyli to może być też taki problem. Więc Rajver na razie będzie musiał się przemęczyć z tym, a później jak będzie miał big buggy, to będzie sobie właśnie go używał. No szczerze ci powiem, no to zobaczmy, może jakiś inny wyjdzie fajny, no to... Zrobisz sobie go i dodasz sobie jakiś taki hydropak, czy coś taki 3-metrowy i będziesz miał zestaw. No. To będzie moim zdaniem zajebista rzecz. Zobaczymy. O, słyszę. Ja jestem z tyłu, jakby co. Dobra, widzę tu siewnik stoi, to otworzymy sobie drzwi, tak. A te zamkniemy. Tak, ogólnie powiem ci, że chyba też będziesz miał jeden problem z tym siewnikiem, wiesz jaki? Jaki? Że mu się klapa nie otwiera, ale to już mniejsza z tym. No właśnie. Ważne, że tam się, będzie się sypało. Przyjmuję te worki. Próbowałeś? Nie, nie próbowałem, ale przyjmuję. Nie, no próbowaliśmy. Nie, nie próbowaliśmy. Było. A no jo, dobra, no. A nie, to było z Big Baga brane. A jo. Cicho. A mówiłeś przed odcinkiem, że o kimś, nie? To o kimś. W poczekalni jest, przed odcinkiem. Pierdzielisz. No. O nie, czekaj, wezmę go, dobra? No. Jo, już nie ma. Dobra. Już poszedł, albo z prezesem gdzieś gada. Jo, ty, ale bym się zdziwił. A, bo zauważ, że nagrywamy i speszył się. Jo, przestraszył się. My nie, wtedy nie byliśmy na tym. Dobra, my lecimy sobie. Dobra, to pozdrawiamy Łukasza przy okazji. Tak. Nie wiem ogólnie, co mam siać. Tak myślę teraz. Ja tam bym trawę posiał. No, trawę, jak ja krów nie mam. Marihuanę. Myślę, że jęczmień zasieje. Łąk tu jest pod dostatkiem, więc... Chyba jęczmień zasieje. O, jest dalej znowu w poczekalni. O, dobra, to przerzucę go, czekaj. User was moved to your channel. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogólnie jesteś na odcinku teraz, więc powiedz dzień dobry. To ja szurę. Co? Oj, Jezu. Znowu musisz być na odcinku, widzisz? Jo, ale to nie u mnie, tym razem u Rivera. To trochę niż... Nikt nie ogląda. To rampił. Jo. Nie, u Rivera tam takie 500 osób gdzieś średnio, nie? Teraz z tej tego. Więc tak mniej trochę, no ale... Zawsze co. Rybkę zajadam, a ty mi przerzucasz. O Jezu! Z tym ciastem było najlepiej ostatnio. Ty, chodź Serwatek zobaczyć, jakie dymy tu się dzieją. O bosko, już czekaj, muszę ten ubrać sandały, dobra, idę. No jest. Zobaczyć. Czekaj, idę. No chodź, zobacz na to siewnik, patrz. No jestem, no. Patrz, biorę worek, nie? No. Jesteś tu, idzie. Patrz. No. A tamtego mi tak wyrypało mocno. Magia bez tajemnic. Dobra, 99%. Ale powiem ci, że on jest równy z kołami. Hasia to jest, jo? Lekko dobra. Wystaje. Ja idę do siebie. O, no dużo wystaje, wiesz? Centymetr. No to dużo. Ale zawsze wystaje. Zawsze coś. Dawaj to ciasto. Dobra, ja lecę sobie na te pole, co ostatnio gruberowaliśmy. Jakie gruberowaliśmy? Agregatowaliśmy, cicho. No. Wysławię ci to dobrze. Dobre. Matko. Jezu, mi teraz jak tak mówi, jak tak jej mówi, to przypomina mi się ten tekst o Kubocie, co ten, na stronie, nie? Kubota. Jakbym chciał dwie Kuboty, to bym solaczki kupił. K-
Kurwa, ale mi pizga tutaj. Nie wiem co jest, okna mam lekko nieszczelne, a pizga teraz tak, że o Jezu. Dobra, lecimy sobie na maksa pod górkę. Tak sobie, takie szurk buru, no. W mikrofonie nie słychać. No wiem, no bo to ten, odcina, no ale jednak. Mam dyskomfort. Boisz się? Ogólnie powiedz, zarzucę takim tematem, jak tam atmosfera przed świętami, o. Tak, atmosfera świąteczna, świąteczne odcinki. O ty, no to trzeba to ten, czekaj, to ja dzisiaj będę ten, kolędy dodawał do tego, pod odcinki. Intro zmienić trzeba. Co to są za święta bez śniegu? No to jest najgorsze, powiem ci, no. To cały rok taki sam, to tam ja nie ma widać, czy to są święta, czy... No. Ja patrzałem w prognozie, że tam ma być dwa dni przed, ma być trochę niższa temperatura i ma być niby jakiś śnieg. Wiesz co będzie? Będzie kurwa klapa, będzie dwa dni przed, będzie, a w święta nie będzie. Powiem ci tak, z Angolem gadałem ostatnio, nie? Tam z kolegą z Anglii, i tak mnie znasz. I mówił, że ten, że u nich śnieg pada i do szkoły nie chodzą, bo u nich jest zakaz, jak śnieg pada. Kurwa, też bym tak chciał. U nas... Podobno śnieg taki jest, podobno jak lód, nie? No, popadaj, no... Daleko ode mnie Łukasz mieszkasz, wiesz? I Rajwer też. My jesteśmy ogólnie w obrębie razem 100 km może nie. W takiej średnicy. A, 100. No, nawet nie. No może Rajwer, bo on ode mnie 50. Tam pod susz, pod Iławę. Ale wszyscy bardzo blisko jesteśmy, więc warunki atmosferyczne to tam... Nieraz jest nawet... Samo. Jak żniwa było, to mówiłem Rajwerowi pół godziny przed, że będzie u niego padać, bo... I tak padało. No, zawsze od grudziądza przychodzi, także. Nie popadało, więc tam zmywaj tacie z kombajnami, bo będzie padać. Po godzinie pada, albo nieraz tak było, że u was lało jak cholera, a u nas normalnie słonecznie cały dzień, nie? Zależy jak to jest, jak idą te fronty. To. Jak tam ci to idzie? Tą po prostu świetną dobrze maszynką? Dobrze sieje. Sąsiad, ja nie wiem jak ci się odpłacę, na minusie już jestem. A co się jesz? Jęczmień. Oj, ja jęczmień. Jęczmień, co to takie... była taka dziwna? Takie buty skórzane. Minus 1 euro mam. A jeszcze muszę ci sąsiad zapłacić. Ja jaki minus 1? Co ty gadasz? Jaki tą kasę ode mnie. Nie dam rady. Jaki wyłącz, minus 1? Wyłącz osobne konta. No dokładnie. A, tak. Dobra, masz. O, jestem na zero. Chociaż nie na minusie. My zrobimy ale jedną basem, synek. Na zdrowie. Dzięki. Choroba. Nie wybiera. Aha, zapomniałem siewnika podnieść. Od urodzin. O kurwa. Kiedy miałeś? W listopadzie. Się nie złożyłem chyba. Najlepszego. O, dzięki. Chyba na drugi rok, co? No, to już na przyszłość będziesz miał. Na 10 lat do przodu. Jo. Po co raz składać, jak można dwa razy? Tam już 3 latka skończyłeś? 18, kurde. No to kurde, ja się dziwię, że ty masz kurwa, że ty masz kaszę. I ten, i dychasz, kurwa. Ja to w ogóle to bym jak ten, o Jezu, u prezesa jak było, to jak było, ja prawie mu kuzyna upiłem, więc to będzie u mnie. Kuzyn był słaby łeb miał i tyle, no. Nie wchodźmy w szczegóły, kto był tym kuzynem. Jo, słyszę cię, ale nie widzę. Co taki głośny ten ciągnik? Ile żeś ty posiał już? O kurwa, idzie. Przez błoto, nie. Mój siewnik. O, siema. I jadę z tobą. Siema, Andrzej. Fajnie to wygląda, fajnie. Te koła tak fajne są. Amerykańskie. Tak duże, nie? Ja skończyłem, powiem ci, że... Więc no. Czekam teraz na siewnik. I właśnie u mnie w odcinku będziemy sobie siać. Co będę siał? Ja co będę siał? Pszenicę będę siał. Ja pszenicę na tym dużym zasieję. Bo nie będę ten... Wy na dużym od razu posieję wszystko. Pszenicę i... No. Ja w myślałem, rzepaku nic nie będę siał. Ja myślałem, że rzepak będę siał, nie? Ale tym siewnikiem to nie wiem, jak by wysiał. Za precyzyjnie by to nie było. Choć może jakoś by tam wyszło, ale...
Ale ja tam wolę nie kusić losu. Później jak lepszy siewnik będzie to. A może damy jeszcze moc ścieżek do tego, co? Do tego kurwa konnego. Ty tak będzie, zerwatek będzie stał, odmierzał, a ja będę pryskał. Ty, ale powiem ci, że fajne kurde stare maszyny mamy, ale kurde łączniki jakie tu są w tej grze, to nawet ja wszędzie nie mam tego na siłownik. No, taki dobry. No i opatrz. No ja nie mam, ogólnie jakoś mnie ten. No bo może też dlatego, że kosztowały 10 tysięcy, nie? Tylko dodatek, no to tak średnio. Nie opłaca się w ogóle. Nie. Dobra, kończymy to, panie. Aha, no dobra, kończymy. Ty, a weź wsiąć jeszcze raz. No wsiadłem se. A nie, czekaj. Ty, ale... Wysiąć. Ci chmurzy. Weź wysiąć, bo zaraz będzie padać. No a... i teraz wsiąć. A ty, dwóch jest ciebie, dwóch jest. Aha. O, drał się, dobra, wsiadłem. O, ja też. No bo czekaj, żebyś dobra. Ty był pasażerem. No jestem. Tak dziwnie w nogi masz w powietrzu i tutaj stacyjkę, ty. Dziwne kierownicę nogi. Włożyłeś nogę jedną. Dziwne nogi masz, komu je dasz, kurwa. Dobra, także my się z wami żegnamy. Łapkujcie, subskrybujcie, wpadajcie na następny odcinek do Serwatkowskiego. No więc no zapraszamy też do Łukaszka tam. Tak, no do Łukasza też zapraszamy. No. Good. Dobra. Goodbye. No siema. Na razie.